Dzień 26 listopada 2018 roku najmłodsi uczniowie klas 03 spędzili nieco inaczej niż zazwyczaj. Bawili się z pluszowym misiem z okazji jego święta. Dzieci poznały historię pluszowego misia, tańczyły z misiem, uczestniczyły w rywalizacji sportowej, degustowały miodowe słodkości, a na koniec szaleństwa Andrzejkowe, wróżby i zabawy. Oczywiście zajadali też przysmaki misia, kanapki z miodem i kremem czekoladowym. Ponieważ Andrzejki to sztuż, to każda klasa przygotowała swoją wróżbę, dzięki której wszyscy chętni mogli poznać swoją przyszłość. Ale zabawa! 23 listopada drużyna VIP 16 uczniów z klasy 8 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum pod opieką pani Iwony Ochmańskiej, która zajmuje się w szkole zadaniami związanymi z wychowaniem i profilaktyką, uczestniczyła w szkole podstawowej nr 4 w Wyszkowie w Andrzejkowym Wieczorze Artystycznym programu Wychowanie i Profilaktyka. Wyszkowska grupa teatralna Farsa zaprosiła uczestników do teatru improwizowanego, gdzie przedstawiono zagadnienia z profilaktyki uzależnień. Organizatorem spotkania była gmina Wyszków, uczestnikami około 200 uczniów z wyszkowskich szkół. Na koniec spotkania wspólna wipoteka i szaleństwo na parkiecie. Oczywiście nasi uczniowie też pokazali swoje taneczne umiejętności. Nie mogło zabraknąć słynnej Belgijki, zatańczonej nawet kilka razy. Mnóstwo wrażeń, emocji i świetna zabawa. Niestety trzeba było wracać też do domu, co wszyscy przyjęli z żalem i na pewno czekają już na następne spotkanie. Nasza szkoła bierze udział w akcji Szlachetna Paczka od piątku 30 listopada do piątku 7 grudnia. Na terenie szkoły organizujemy zbiórkę żywności o długim terminie ważności, środków czystości i kosmetyków, artykułów szkolnych dla chłopca 13-letniego, odzieży dla chłopca, odzieży dla kobiety. Prowadzimy też zbiórkę pieniędzy na zakup fotela z funkcją spania. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej.